Witajcie, muszki z Instagram, w kolejnym odcinku z Harzona 4 na motokacji Brighton Fall jako prasło węgla. W ostatnim odcinku postanowiliśmy, że będziemy tutaj rozpoczynali wojnę, ponieważ... O nie... Zostali przyjęci przez kogoś. Ponieważ już możemy to robić. Niestety jest taki problem, że mamy dużo po prostu... No wrogów wokół siebie, ponieważ mają drzewka takie zrobione, że mogą nas zaatakować. W głównej mierze tutaj mamy... W głównej mierze zależy od tego, kogo pierwszego zaatakuje AI. A jeżeli nam się uda, to może się nam szybko uda to pokonać ich. Ale musimy najpierw... Okej, ktoś wypowiedział nam... O, to oni... Nie, to my wypowiedzieliśmy. Dobra. Dobra, szybko, szybko, musimy wejść. W takim razie tak, wy idziecie, no muszą przejść po prostu wszystko, nie widzę, żeby było tutaj dużo dywizji, więc powinniśmy sobie poradzić. Tutaj idźcie, chodzi o to, o mamy jakąś dywizję zmotoryzowaną, to będzie najlepsze, jak mamy zmotoryzowaną dywizję, to jeszcze szybciej. Nasi wrogowie na szczęście aż tak bardzo nas nie zauważyli. Dobra, więc możemy zrobić emergency meeting. I czego nie mamy? Armor cars. No, teraz uważam, że w sumie coś takiego jest. Więc tutaj mamy taki armor car. I nie powiem... mamy pewne braki w fabrykach, a nie możemy ich wybudować. Więc chyba sobie... A, nie zrobimy tego. Więc w głównej mierze chodzi o to, żebyśmy jak najszybciej... Na szczęście nasza stolica jest na południu, więc jak ich zaatakujemy, to po prostu będzie... To... O nie wiem, jest blisko tego. Więc jak nas zaatakują, to będzie źle. Dobra, szybko tutaj przechodźcie. W głównej mierze chodzi o to, żeby jak już są jakieś wolne dywizje, żeby przechodziły... zaatakowali tamtych, dobra. Tamci zaatakowali, więc to też pomaga nam trochę. Tutaj nasze... What? Podoba mi się, że wcześniej widziałem kilka miast, a teraz jest ich... miliard. Jest ich dosłownie... mnóstwo. O, masz los tych punktów zwycięstwa, jest mnóstwo. Dobra. Podoba mi się, że każdą wieś tutaj daliście, ale z drugiej strony trochę mnie denerwuje to, że teraz będziemy musieli wszystkie te wsie brać ze sobą. Dobra. To chyba oznacza, że oni bardzo szybko padną. Jeżeli nam się szybko uda to zrobić. Dobra, łez przebudł. Okej. Tak, oni chyba nie mają drzewka. Nie mają drzewka. Jak to jest możliwe, że ci mają drzewka? Dobra. Ale z nimi możemy handlować. Dobra. Patrzę, kto tam jest. No, nagreszą z kibolami. To i tak nic nie zmieni, zgaduję. Dobra, jak to się wygląda tutaj? Okej. O, udało nam się. A tutaj powoli przejmujemy. Nasi wrogowie też mają problemy. Ale w ogóle to nie schodzi. Tutaj widzę, że to artyleria. Widzę, że tutaj nas chcą popchnąć, ale my akurat odcięliśmy większość ich dywizji. Robierzmy tutaj. Mamy jakieś wolne dywizje, które mogą cokolwiek zrobić. Zbytnio nie. Dobra,
coś tutaj mam, coś nam się włączył, jakiś event, ale nawet nie wiem co dokładnie. Na razie mamy mało tych... tych reset slotów, trochę mi się to nie podoba. Dobra, tutaj... nie zgodzili się, szkoda. Dobra, na szczęście mamy dużo sąsiadów, więc... w sumie nie ma problemu. Tutaj powoli przejmują z powrotem, ale są już na skraju upadku. Zdobyliśmy ich stolicę. Wystarczy, że zdobędziemy jakieś kolejne duże miasto. Dobra, bierzcie to. O, tutaj na przykład jakby weszli. I tutaj nie pójdą. No ci to w ogóle nic, prawie nic nie robią. Dobra, ta wojna trochę jest chaotyczna, ale to ze względu na to, że nie wiem kiedy nas mogą zaatakować. Okej. Tutaj jakieś rzeczy. To są jakieś eventy, ale nic nam nie dają, więc nie wiem co one mają dokładnie znaczyć. Ile jeszcze... O, są tak blisko! Teraz mamy doktrynkę. Mountaineers? Chyba tak, to będzie akurat coś, co nam się przyda. Nadajecie, potrzebujemy jakiegoś wsparcia. O, już idziemy do ich stolicy, dobra. O, to jest taki system, dobra. Kto teraz chce przeciwko nas? Kibole, okej. Okay. Tak jest. Akurat z kibolami będzie dosyć easy. Spróbujemy to zrobić w taki sposób, tylko przestańcie mi wybierać tego, chcę to mieć. Spróbujemy o tak zrobić, żeby oni weszli tutaj na dół, a nas to nie będzie za bardzo obchodziło. Co tam się będzie działo? Możemy utworzyć te rzeczy, to ja sobie utworzę, bo przydałoby się mieć trochę więcej tych zakładów. Super dźwięk. Okej, więc chyba to wszystko jak na razie. Tutaj jeszcze musimy budować ciężarówki. Czy to są ciężarówki? To niby są ciężarówki. Nie mamy już przedmiotów. Na szczęście już jesteśmy chyba na takiej pozycji, gdzie nie będzie aż tak źle dla nas. A jakie my mamy... w tej dywizji mamy to... niby koszt jest mniejszy. No, zmieńcie na to. Czy to nam zbajposowało to? Nie. A tak, zbajposowało. Dobra. Jest tak jak mówiłem. We raised this filthy station. We could really use some more energy. Więc tak, albo przeciwko zielonym, albo z zielonymi. Nie wiem co to nam da, zgaduję, że jeżeli to nam da możliwość jakichś większych możliwości, zapewne można biecha później dać. Dobra, nie obchodzi nas co tam wiech ma do powiedzenia. Prawda ludzka. Okej, okay. Chyba to wszystko jak na razie. Wydaje mi się, że mój plan, tak jak mówiłem, zadziałał dosłownie. Więc dzięki temu wchodzimy w ich terytorium. Dobra. Myślę, że tutaj zrobimy już battle plan, dlatego że nie mam problemu. Okej. Tutaj widzę, że chyba mamy jakąś ideę, więc powinniśmy tutaj pójść. Tutaj mamy trochę rzeczy. Ale dobra, na razie tego nie robimy. Dobra, widzę, że dobrze nam idzie. Trochę jesteśmy wolni, ale powoli wchodzimy. Trochę też tutaj mają dużo terenu.
te państwa, więc to też może trochę zająć nam. Na szczęście wszyscy się biją między sobą, a my możemy sobie o tak porobić. O, kolejny. W sumie powinienem chyba zostawiać sobie na Lawn Doctrine, bo i tak z tego na razie nie korzystamy. Okej, okay, zgodzili się, bardzo fajnie. Tutaj decyzja kolejny wysyłamy. Dobra, tutaj już powoli się zajmują. Co to jest za... Nie mają kije baseballowe. Oni naprawdę... Dobra, może naprawdę, jeżeli tutaj z kilofami my ich atakujemy. Chciałem powiedzieć, że mają kije baseballowe, a my przecież mamy... mamy przecież broń, a tutaj z kilofami chodzą. Dobra, powoli tam przejmujemy. Okej, widzę, że tutaj kolejne minusy są, ale chyba powinniśmy sobie powoli się zajmować. Okej, tutaj się przybijają. W głównej mierze chodzi o to, że... O, nam dywizję, którą umarły. W głównej mierze chodzi o to, że... Nasze dywizje jeszcze tak nie, się nie poruszają, więc... Epoki co to chyba nie są nawet nasze kory. Tak, to jest Occupied State. Więc to nie powinno nas zbytnio obchodzić. Ale tutaj ta jedna dywizja. Ta jedna dywizja tutaj. Tak, nadkładam. Dobra, już się zajmiecie tym wszystkim. Tutaj wystawmy w takim razie tę dywizję. Tutaj kogo mamy? Tego mamy gościa, więc jakbyś mógł tutaj stanąć. Okej. Okay. Się zajmują tym. Nasz atak przechodzi znakomicie, tylko z tych prowincji zbyt dużo. Dobra, chyba zaczniemy robić mikro takie tutaj. Bo oni już widzą, że oni tutaj nic nie mogą nas powstrzymać. No, przyjmijmy te duże punkty zwycięstwa, a później przechodzimy te mniejsze. Mamy jeszcze jakiś... Tutaj możemy pójść... Dobra, tak mogą przejść, takie wężyki zrobimy. Na szczęście większość dywizji mają tutaj na dole. Co dla nas jest szczęśliwe, dla nich może mniej. Dobra, tutaj... Electronic Factory, Coal Mine. Dobra, Coal Mine, bo my mamy ich dużo. Tak, mamy w ogóle tutaj nam odcięli dywizję. Okej, widzę, że tutaj powoli się zamienia. To jest dobre dla nas. Nie sądzę, żeby to było mega fajne, kiedy jesteśmy w trakcie wojny, to, ale powoli sobie tym zajmujemy. Się. A tutaj widzę, że nasze dywizje są przy stolicy nawet. No to wejdźcie do ich stolicy. Nie bronią jej. Jestem głupi, ale okej. Coś tutaj mamy. Możemy tych zrobić. Tutaj powoli sobie radzimy z tymi. To jest dobrze. Prawie pod Bełchatowem byli. To nie było zbyt miłe. Patrzeć na to. Część dywizji widzę, że się zostaje okrążona. Się zgodzili. Możecie o tak pójść, może się uda. Dobra, się przynajmniej trochę przyjęli. Możecie w sumie uciekać z tego, nie chcę, żebyście byli okrążeni. Tutaj widzę, że część przyjmują z powrotem, ale też są na skraju upadku. Realnie. Zajmijcie się jakimiś punktami zwycięstwa, takimi jakimikolwiek. Szukam dywizji, które nic nie robią realnie. Ta dywizja. Idź tu. Jakbyś mógł tutaj pójść, tym już nasz rozkaz.
Ty to masz taki długi rozkaz. Dobra, więc powoli niech przychodzą. O, już tutaj mają stolicę. O, już upadli. Dobra. Uff. To było trochę męczące. Ale teraz chyba powinniśmy zakończyć już sprawę z tymi. Chyba. W takim razie, jak to już mamy, no to możemy sobie stworzyć to. Mamy trochę dywizji. Zmarło tylko 200 tysięcy Polaków w międzyczasie. To jest w całej Polsce? A, w całej Polsce, dobra. Ja się zastanawiałem przez chwilę, że dlaczego tak dużo umarło, że nawet moja wojna to nie była aż taka mega ciężka. Tutaj mamy odblokowane, mamy w ogóle wszystko odblokowane. Myślę, że to jest na dobrej pozycji. Możemy coś tutaj sobie pozmieniać. My to, ale to wystarczy. Tutaj nic nie możemy zrobić. Tutaj też nic. Dobra, tak naprawdę już nie mamy nic z tego do roboty. Więc możemy rozdawać medale. Dobra, czy możemy gdzieś postawić właśnie kopalnię węgla? Tak, kopalnię węgla wszędzie. Mają tutaj coal mine, dobra. I będzie coal mine. A wreszcie to, nie wiem, drogi mogę porobić. Czy jest tutaj odblokowana kolej? Jest odblokowana, dobra. Ale chyba są takie wartości, że nie ma żadnego sensu. Dobra, pytanie jest, jak to wygląda z przejęciem tego? Mamy tutaj smog. Tutaj też jest smog? Tak, wszędzie gdzie jesteśmy. Dobra, tak na razie to w sumie nic nie robimy, bo musimy się zająć. Fate of Green Energy. Nie, będziemy zajmować się tak. Dobra, w takim razie z kim możemy walczyć? Chyba ci będą tacy najwięksi po tej wojnie. To się chyba lider zmienił. Tutaj nie, tutaj też nie. Zobaczymy, z kim będziemy później mieć wojnę. Na szczęście mamy fajny dźwięk, kiedy wypowiadają nam wojnę. Więc to jest akurat dobre. Nie mamy zbytnio karabinów. A jak to wygląda z tym? Możemy sobie pozmieniać na dywizje specjalne. Chodzi mi... Chciałbym sobie zmienić na Mountaineers tych jednak. Żeby mieć Mountaineers. Zamiast tych. Czy mogę dodać sobie kolejnych? Nie, nie mogę. Zapewne mogę sobie dodać... To dobra, tak zrobimy sobie. Wolę mieć Mountaineers niż tych od desantu. Chyba dzięki temu będę mieć możliwość rozwijania ich. To jest nawet dobre, ale... Dlaczego to jest... Tylko teraz zauważyłem ten komputer. Dlaczego to jest taki komputer? Why? Dobra, możemy zrobić to. Co nam to daje? Możemy produkować aluminium i złom. Ale możemy jeszcze to zrobić, to się chyba bardziej nam przyda. Mamy braki w recyklingu. To się zajmujemy teraz tymi komunistami. Możemy tych zaatakować i chyba bardziej to, ale mamy jeszcze to, więc może najpierw to sobie zrobimy. Mamy do tych flower coś tam, coś tam. O, do tego. Ale to oni upadają. No to chyba nie będzie zbytnio możliwe z nimi ponegocjować. Dobra, chyba możemy rozdać medale, jeżeli gra ma je. Ma je, no takie podstawowe, ale... Ma. Więcej kosztują. Kurde, szkoda, że tego na samym początku nie kupiłem. Tego medalu, bo ten medal ewidentnie się opłacał bardziej niż ten poprzedni, ale bywa. Okej. Tutaj chyba się nam nie uda, bo musimy mieć wszystkie trzy rzeczy. Dobra. Mamy dwie opcje, to nie cierpię, kiedy jest to w drzewku narodowym, bo to... tak mało jest... Mało jest tak miłe, kiedy jest w drzewku, bo wiesz, że to tak naprawdę
kilka dni i później nic nie dostajesz. Dostajmy w takim razie to. Tutaj może też jakiś medal. Okej. Okay. Jeszcze żadnego eventu nie dostaliśmy, więc chyba trochę poczekamy. Dobra. Zobaczmy, 7 dni. Czy upadną, czy nie. Udało się. Nice. Dostaliśmy 2000 kijów baseballowych. Udało mi się nawet tamto zdjęcie. Dobra, i czy się nam uda? Nie wiem. Możemy to zrobić, ale najpierw chciałbym mieć ustawione wojska. No taki jest problem, że tutaj mają te. Ale jeżeli walczą tam, to nie powinno być problemu. Skierniewice. Kurde. Jeździłem pociągiem właśnie do Skierniewic. A. Nie zgodzili się. Tak. Myślę, że to nawet nie ma sensu. A, chyba się włączyło dlatego, że jesteśmy w wojnie. Tak. Kurde. Źle to zrobiliśmy. Dobra. Wy się tam zajmujcie. Ja wyślę w takim razie tą armię. Niech się tylko tym zajmą. Podoba mi się, że tak naprawdę mało co zostało z tego państwa. A i tak chcą się bić. I posterunek straży. Wy idźcie tu. Dobra. Trochę denerwuje mnie to, że oni się nie zgodzili, a są na takiej pozycji, że ledwo co zostało. Na szczęście to ich jest i stolica, więc może coś dostaniemy, ten jeden region. A, nie dostaliśmy. Dobra, ale i tak teraz zacznie się wojna, więc to będzie trudniejsze. Na szczęście mamy dosyć dużo tego sprzętu. Dobra, dawaj. Tutaj. Teraz musimy zacząć tutaj. Rozpocząć przeciwko nim wojnę. Dobra, przeciwko nam już zaatakowali. To jest fajne, dlatego że wszyscy byliśmy przygotowani na tą wojnę. I daj na maksymalny atak. Widzę, że część nie chce walczyć. O, ale mają stolicę w Skierniewicach, teraz zauważyłem. Niech te dywizje powoli tam idą. Tak, wygląda na to, że wystarczyło zmienić trochę dywizję i jesteśmy o wiele lepsi. Nieczęsto widzę tutaj, żebyśmy mieli czerwone. Okej, okay. Tutaj czasami są te dywizje, ale to dlatego, że aż tak wystarczy. Czy oni mają miecze? Dobra, zajmijcie się tym, wy się zajmijcie tak. O, przyjmijmy Moskwę. Dobra, niech się zajmą tymi dywizjami. No, są takie dywizje, które się tutaj. Oni aż tak mało tych dywizji nie mają. Właśnie to jest ten problem, że wężyków się nie opłaca robić. Czekaj, odcięli nas tutaj? Nie, ale powoli idą. Tak, w głównej mierze to polega na tym, żebyśmy my patrzyli, czy nas nie otaczają. No i rycerze nie są. Wydaje mi się, że w sumie jakoś na samym początku nie patrzyłem, co to jest, i teraz zorientowałem się, że to jest jakieś księstwo. Kto jest księciem u nich? Sapkowski. Dobra. To trochę wyjaśnia. Coś tutaj mamy? Mamy to. Jeszcze do zrobienia.
Dobra, powoli się zajmujemy tym. Udało nam się uratować część tych dywizji, zgodzili się. No, ciekawie jak tutaj widzę, jaka jest mechanika. Dobra, tak naprawdę polega to na tym, że i tak musimy trzymać tutaj część armii, dlatego że jeżeli nie będziemy tam trzymać, to po prostu nic nie zrobią. Dobra. Wy zróbcie taki wielki rozkaz. Warzechę wyślę tutaj. I niech on tutaj pociągnie front. O, część tej dywizji. A, tutaj stało. Dobra. No. Możesz tak zająć i w sumie znowu wejdziemy w Skierniewice. Dobra, jakiś... Myślałem, że w tym odcinku już to dokończę, bo to, jak sami widzicie, ta wojna to jest prawie koniec. Mamy jeszcze tutaj dużo rzeczy do zrobienia. Okay, jak to wygląda? Skierniewice zdobyte. To weź tak, przyjmijcie o tak, a później na Łowicz pójdźcie. Ocięliśmy ich. Wszystko jest mega agresywne, więc nie powinno być problemu. Jakie są z tym? A, kapitulacja. Jak Łowicz zdobędziemy, to będzie po nich. Koniec. Więc tak, oczywiście możemy tutaj... mamy... dwóch. Pierwszego kojarzę, ale... Pudzianowski? Chciałem powiedzieć, nie kojarzę drugiego. Tu Pudzianowski jest. Dobra, dajemy. Pudzianowski do nas. Dobra, wysyłamy jeszcze do tych dwóch. I na tym kończę ten odcinek. Myślę, że... jako drzewko opowiada o tym, że... Chciałem powiedzieć, dlaczego Polska jest tutaj zjednoczona. Drzewko opowiada w sumie... że można zjednoczyć cały kraj, więc zobaczymy, jak to będzie. Więc był z wami Trecho, no to cześć.